Witam wszystkich z tej strony, Michał się kłania. To jest mój pierwszy odcinek z FIFA 15 Ultimate Team. Dzisiaj wam chciałbym zaprezentować budowanie składu. W tym odcinku zaprezentuję wam Ligę BWWA, który bodajże dałem około 50 tysięcy końców. Chcę wam pokazać, bo może też byście chcieli sobie taki sam skład albo podobny zbudować. Więc tak, zaczynamy. Na pozycji bramkarza mamy Navasa, 900 końców, naprawdę bardzo jest dobry, bardzo, mogłem dać jakiegoś droższego bramkarza, ale on jest naprawdę bardzo dobry, wszystko mi po prostu broni, jest dużo lepszy od tego bramkarza tu, bo on mi wszystko po prostu wpuszcza, nie wiem jak to możliwe, ale naprawdę polecam Navasa, bardzo tani i dobrze broni. Tu na środkowym obrońcu mam Pepe. No wiecie wszystko o nim. 73 tepa, 84 obrony. Tak samo Miranda. 76 tepa, 84. Takie same chyba staty mają. No te ma trochę więcej PS-a. No wiecie, dwóch solidnych obrońców. Na prawej obronie mamy Caravalla. Caravalla, nie wiem jak się jego imię nie mówi. Ale też ma 83 tempa, 76 obrony. Bardzo dobry, 82 fizyki. Bardzo dobry na prawego obrońcę. Na lewego obrońcę mamy Fabio Contrao. Dla niego dałem 4900. Za Pepe 5500. Za Mirandę 3900. Za Caravalla 2100. Tu z tyłu defensywny mamy Sergio Busquets. Powiem tak, nie ma dużo pace'a, ale bardzo dobry, ma staty obrony i bardzo dobrze mi broni. Powiem też, nie strzela się tymi, strzela się też bardzo nim dobrze, więc jak są jakieś free kicki, to też tam czasami mogę go wykorzystać. Kosztował mnie 5200 końców. Tu na prawym, na prawej obronie mamy, to nie jest prawa obrona, to jest na środku gdzieś, mamy Krykowiaka. Też bardzo, tak samo jak Busquets, mało pace'a ma, ale bardzo dobrze, dobre ma staty obronne i fizyczne. I też dobre podania. Na środku mamy Isco. Isco jest bardzo dobry, też dla niego dałem 7, ile dałem za Krykowiaka? Za Krykowiaka mam 2700. Za niego dałem 7, prawie 5000. No wiecie, Isco, Real Madrid, kluczowy gracz, jeden z kluczowych graczy. Też bardzo dobre staty ma i mi się wydaje, że on ma więcej pace'a niż 76. Tak się mi dobrze gra, taki szybki jest. Bardzo dobry gracz, polecam. Tu po prawym środku mamy Rakitic. Też mało pace'a, ale z nim to można nawet z połowy boiska free kicki szczególnie nie biorę. 7k kosztował mnie. Bardzo też dobry. Bardzo dobry dream ma i strzelanie i podawanie. Więc bardzo dobrze się nim gra po tym środku. A tu już mamy takiego bardziej szybszego prawego środkowego. Mamy bardziej więcej pace'a, ma 87 tempa, 83 dribbling. Też jest bardzo dobrze, też mi kosztował około 5000 końców. A na strikerze, czyli na napastniku, mamy Hernandesa, 2600 końców. Naprawdę według mnie ta cena jest za niska, on jest naprawdę taki dobry. Znaczy nie jest taki strasznie dobry, ale ma dobre staty i naprawdę jest dobry, dobrze mi się nim gra. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten filmik. Jeśli wam się spodoba ten filmik, zostawcie lajka, komentarz i subskrypcję. I jeszcze chciałbym was przeprosić, że ostatnio nie było filmiku na moim kanale. Filmiki się będą pojawiać częściej, ale na pewno nie w tych tygodniach najbliższych, bo wiecie, mam egzaminy i takie rzeczy. Więc na pewno nie będę w najbliższych tygodniach. Ale więc dziękuję wam za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Trzymajcie się wszystkim, elo.